Środkowa chemika Police, Katarzyna Gajgał-Aniał. Ja zapytam przewrotnie, pogratuluję oczywiście zwycięstwa, zapytam w kontekście meczu finałowego jutrzejszego, co jeszcze dzisiaj twoim okiem trzeba poprawić, żeby pokonać Atom i zawieźć puchar do Polic? Na pewno musimy popełniać mniej swoich błędów, bo każdy zespół to wykorzystuje i to jest normalne. No i musimy zagrać dobrą siatkówkę i przez cały mecz równo, bez jakichś tam zastojów. Dobrze się dzisiaj czułaś na parkiecie, zwłaszcza w tych końcowych setach. Jesteś jakoś szczególnie zmotywowana, jeżeli chodzi o ten puchar. W ogóle cały wasz zespół jest jakoś tak podwójnie zmotywowany za ten taki pstryczek w nos w Kędzierzynie Koźlu chociażby? To na pewno. W zeszłym roku nam się nie udało zdobyć pucharu, więc teraz chcemy go zdobyć ze zdwojoną siłą, że tak powiem. Ale no, szanujemy naszych przeciwników i wiemy, że to nie będzie łatwa przeprawa, także przygotowywałyśmy się do dzisiejszego meczu, który zakończył się zwycięstwem dla nas. No i będziemy się teraz przygotowywały do meczu jutrzejszego. To teraz tak trochę odejdziemy o siatkówce, pozostając trochę przy niej, powiem tajemniczo. Przed finałem to dobra drzemka czy dobra kawa? To nie była ani dobra drzemka, ani dobra kawa, to nie będzie, bo przed finałem chyba nie będzie czasu na to, dlatego że jest o 14.45, także tutaj no nie bardzo, jak coś to prędzej kawa. No to dobrze, a w godzinach, że tak powiem, późno popołudniowych, jeśli wygracie, bo szanse są 50-50 w tej chwili, bo toczy się drugi półfinał, to wino, szampan czy dobre piwo? Myślę, żeby o tym rozmawiać, to najpierw trzeba to wygrać. Tu nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość, bo przed nami mecz i ja jestem taką osobą, że nie myślę o tym, co potem. O to, co potem, to jak coś, to będziecie mogli mnie zapytać jutro, a dzisiaj to nic. Na razie się szykujemy do jutrzejszego spotkania i przy tym zostaniemy. To inaczej zapytam. Myślisz, a to mówisz? Nie, szczerze powiem, że Puchar wiele razy pokazał, że nigdy nie ma takiego stuprocentowego faworyta w meczach, więc ciężko powiedzieć. Ja myślę, że Muszyna jest się w stanie też postawić i tutaj bym na pewno Muszynę nie spisywała na straty. Wiadomo, że w tym spotkaniu Atom jest faworytem, ale myślę, że może być fajne spotkanie i niech wygra lepszy na dzień dzisiejszy. A co możesz powiedzieć jeszcze tak na koniec o zespole w Łodzi, bo chyba brawa im się należą, bo było blisko tiebreaka, no i za ten chyba też trzeci set. Tak, postawiły nam dzisiaj wysokie warunki, bardzo dobrze broniły, dobrze przyjmowały, dobrze skutecznie atakowały, więc nie było to łatwe spotkanie, co myślę też pokazały sety i naprawdę no, należą się brawa temu zespołowi, ale spodziewałyśmy się tego, że będzie ciężko. To dobrze, ja chciałem jeszcze tylko zapytać, tak przed finałem, sportowcy mają różne amulety, różne przesądy. Czy ty też masz przed ważnymi meczami jakieś swoje przesądy, rytuały? Jeśli tak, to zdradzisz? Mam swoje rytuały, a nie wiem, czy będę tutaj dzisiaj zdradzać. Jak coś to piszę bloga, to tam sobie można poczytać o moich rytuałach, bo tam pisałam. No to pociągnę jeszcze bardziej. Zapytam się, może widziałaś buty Izy Bełcik, lawendowe liście są, czy nie ma? Nie powiem, nic nie zdradzę, bo jutro ważny mecz, także nie będę dzisiaj nic zdradzać. To dziękujemy ci bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję.